Powązki wojskowe w Warszawie, grup Igora Andrzejewa, profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Rzeczywiście Igor Andrzejew był profesorem prawa Uniwersytetu Warszawskiego, był prawnikiem, przez lata pracował nie tylko zresztą na Uniwersytecie Warszawskim, w innych instytutach i polskich, gościł na wielu uniwersytetach za granicą, autor wielu publikacji, książek, w tym to najważniejsze jego dzieło, czyli Kodeks Karny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wychowawca wielu pokoleń młodzieży, wychował na przykład Lecha Falandysza czy Lecha Gardockiego. To są uczniowie Igora Andrzejewa. Problem z Igorem Andrzejewem zaczął się w roku 1989, 6 lat przed jego śmiercią, kiedy wyszło na jaw, że uczestniczył w zbrodni sądowej. Uczestniczył w eliminowaniu jednego z największych bohaterów Polski podziemnej, polskiego państwa podziemnego, w czasie okupacji niemieckiej, szefa KEDYW-u, czyli kierownictwa dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, generała Augusta Emila Fildorfa, pseudonim Nil. Nil symbolicznie leży też na powązkach wojskowych. Nigdy nie udało się odnaleźć jego szczątków, zmasakrowanych zapewne w latach 80. przez ekipę Wojciecha Jaruzelskiego na warszawskiej łączce, kiedy właśnie wjechał tam ciężki sprzęt i ludzi zrzuconych do bezimiennych dołów śmierci w latach 40. i 50. potraktowano koparkami. Koparki niszczyły ich szczątki i zapewne zniszczyły też szczątki generała Augusta Emila Fildorfa Nila. Czekamy wciąż na identyfikację, wypatrując momentu, kiedy będzie ona ogłoszona i kiedy będzie można pochować we własnym grobie polskiego bohatera. Tymczasem generał Fildorf ma na powązkach wojskowych grób symboliczny, a jeden z jego oprawców, nie boję się tego słowa, Igor Andrzejew, ma od dawna swój własny grób. Igor Andrzejew w jaki sposób skazał na śmierć generała Nila? Należał do sądu drugiej instancji. W pierwszej instancji skazywała Maria Górowska, Wel Zand, pod parszywymi zarzutami, oskarżeniami o współpracę z Niemcami, mordowanie jakichś sowieckich skoczków, jakichś sowieckich partyzantów. Generał Fildorf nigdy się tym nie zajmował, Armia Krajowa się tym nigdy nie zajmowała. Było to oszustwo, było to kłamstwo. To oszustwo podtrzymał Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy, w którego składzie znaleźli się Igor Andrzejew, Gustav Auskaller, Emil Merz. Ci panowie pozostali sędziowie pochodzenia żydowskiego, jeden z nich w ogóle nie miał studiów prawniczych. Uciekli następnie z kraju, byli nawet przez moment poszukiwani przez różne instytucje, przez Interpol. Wiemy, że przynajmniej jeden zmarł w Izraelu, w Tel Awiwie. Igor Andrzejew pozostał w Polsce i wyszła na jaw ta sprawa, sprawa śmierci, uśmiercenia generała Fildorfa. No, wtedy rzeczywiście problem się rozpoczął dla pana profesora, dla jego studentów. Został pozbawiony z katedry, nie mógł dalej nauczać, był wykreślany z podręczników akademickich. Jego właśnie podręczniki przestały w końcu obowiązywać. Ale jaki był stosunek samego Andrzejewa do tej sprawy? On zawsze to bagatelizował. Bagatelizował oczywiście wcześniej, bo sprawy nie było, tak? Sprawa była ukryta gdzieś w archiwach, a kiedy wyszło na jaw, wiedział, że no cóż, no taki był system, takie było w Polsce prawo. On właściwie niczego takiego złego nigdy nie zrobił. Nigdy nie stwierdził, że jest winny, nigdy nie uznał, że jest jednym z morderców sądowych, tak nazywamy te osoby, morderców sądowych polskiego generała. Nigdy nie powiedział, miałem jakieś wątpliwości.
I tak, drodzy Państwo, no, skończyło się życie Igora Andrejewa. Warto dodać, że pochodzi z rodziny zasłużonej, z rodziny prawników, prawników wileńskich, i jego ojciec, i jego dziadek sam Igor Andrejew skończył przed wojną Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. No a potem niestety rozwinął swoją karierę w niewłaściwą stronę, został de facto funkcjonariuszem komunistycznym, sędzią komunistycznym, który pod dyktando komunistycznych władz skazywał, eliminował polskich bohaterów.